Antoni Macierewicz, były minister obrony, w wymownych słowach skomentował dzisiaj na antenie TVP pomysł Angeli Merkel stworzenia prawdziwej europejskiej armii. Idea utworzenia armii europejskiej to symbol reformy sprzecznej z ideą Unii Europejskiej Niepodległych Narodów, powiedział cytowany przez PAP. We wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim kanclerz Niemiec Angela Merkel przekonywała m.in. do pomysłu stworzenia prawdziwej europejskiej armii. Musimy stworzyć oddziały europejskie. Powinniśmy pracować, by pewnego dnia mieć prawdziwą europejską armię, zaznaczyła cytowana przez PAP. Według Merkel wspólna europejska armia mogłaby pokazać światu, że wśród państw europejskich nie będzie wojny. Dodała również, że taka armia nie byłaby przeciwko NATO i że nikt nie chce kwestionować klasycznych sojuszy. Idea utworzenia armii europejskiej to symbol reformy sprzecznej z ideą Unii Europejskiej Niepodległych Narodów, przekonywał dzisiaj na antenie TVP Antoni Macierewicz, były minister obrony. Gdy pani Merkel mówi o wspólnej europejskiej armii, to znaczy, że ona mówi: zgadzam się na koncepcję ścisłej federacyjnej integracji Unii Europejskiej. Dotychczas Niemcy były bardzo wstrzemięźliwe wobec tej idei, wiedząc, że będą musiały za to płacić, zaznaczył cytowany PAP. Zdaniem Macierewicza armia europejska na pewno nie jest w stanie sprostać potędze Federacji Rosyjskiej, nie jest w stanie sprostać potędze atomowej. Gdy mówi się o wspólnej armii w takim kontekście, to znaczy, że akceptuje się dominację Rosji na kontynencie europejskim, dodał. A co ty sądzisz o pomyśle armii europejskiej? Daj znać w komentarzu, jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są Stany Zjednoczone Europy, to sprawdź film, który właśnie ci wyświetliłem. Cześć!